cały czas, kiedy chodzę z Bogiem, zbieram wizje i objawienia, które też przychodziły na skutek mojego uczestniczenia w różnych spotkaniach. Bądźcie cały czas w skupieniu. Kilka lat temu w Polsce, do Polski, przyjechało kilkunastu usługujących z uwagi na to, że Duch Święty ich poruszył. Nie dlatego, że ktoś ich zaprosił. Przyjechali z objawienia, przyjechali za własne pieniądze i kiedy stanęli na scenie, to powiedzieli tak: przyjechaliśmy z Bożego objawienia za własne pieniądze i będziemy mówić, co chcemy. I bardzo mocno usługiwał Duch Święty. I między innymi powiedzieli wtedy taką rzecz, że widzą Polskę, że w każdym domu pali się światło. Duch Święty mi to przypomina, ponieważ miałem teraz taką wizję, nie teraz, kilka dni temu. Widziałam potężnie zbudowane nogi, setki nóg, potężnie zbudowanych. To nie były ludzkie nogi, to były potężnie zbudowane nogi, potężnie umięśnione uda, potężnie umięśnione łydki, naturalne stopy. Było setki tych nóg i one biegły po spieczonej ziemi, po spękanej ziemi. Kiedy wstałam rano i podzieliłam się tym snem z Arturem, powiedziałam, że Artur mówi, zawsze nogi są symbolem głoszenia Ewangelii. Wierzę w to, że skończył się czas wielkich usługujących, wielkich nazwisk, ale jest czas, że Bóg wybiera to, co głupie u tego świata, aby zawstydzić to, co mądre. Wierzę w to, że jest taki czas, że tu Święty nikogo nie popycha, ale jest czas Bożego poruszenia, takiego poruszenia, że starsi, młodzieńcy i dzieci będą odpowiadać Bogu na powołanie. Bóg chce użyć każdego człowieka. On chce użyć każdego człowieka. Po części jesteśmy kościołem misyjnym. Bóg dał ci nogi, abyś zwiastował Jego słowo. To, co widziałam w tym śnie, te nadnaturalne nogi, to jest to, że nie możesz na siebie patrzeć w sposób naturalny, bo będziesz cały czas widział swoje mankamenty. Musisz spojrzeć na siebie w sposób nadnaturalny. W duchu jesteś jak awatar. W duchu jesteś jak Ferrari. I jesteś jak Niki Lauda. Możesz wsiąść do tego Ferrari i go poprowadzisz. Ale nie patrz na siebie wedle swoich naturalnych uwarunkowań. Bóg chce się poruszać, ale Kościół musi odpowiedzieć. Powiedz: Boże, chcę być łatwą osobą do posłania. Nie chcę być trudny. Chcę być miękki w duchu, chcę być łatwy do posłania. Chcę być łatwy do posłania. Widziałam już wiele proroków wypowiedzianych do ludzi. Widziałam wiele namaszczenia uwolnionego i nie widzę tych ludzi w akcji. Czemu? Ponieważ stali się oni blokerami dla Bożego Ducha. Stali się blokerami. Widziałam masę ludzi, którzy są związani z biznesem, do których były uwalniane nadnaturalne słowa, ale ci ludzie nigdy nie uwierzyli w to, że mogą pójść i wśród biznesmenów zrobić różnicę. Rozumiecie? Niech inaczej będzie pośród nas. Niech inaczej będzie pośród nas. Kiedy Duch Święty mówi, to Kościół słucha. To Kościół słucha i wprowadza te rzeczy w czyn. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że moje nogi są umięśnione, że moje nogi są silne, że moje uda są silne, moje łydki są silne, moje ścięgna są silne. Jestem przysposobiony